Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wii U. Piękny widok, no moi drodzy, no. Oj tak, tak możemy zacząć odcinek, zdecydowanie. Idealny łącznik kamer po czytaniu, ja tego nie robiłem. Dobra, pierwszą rzeczą, którą zrobię, to zmienię jedną rzecz w ustawieniach dźwięku, ponieważ wydaje mi się, że głośność generalnie efektów jest za duża, więc zmniejszmy ją sobie dość mocno, to jest dźwięk strzelania i tak dalej. I dodatkowo może troszeczkę tą głośność muzyki też zmniejszymy. Zastosuj. Pięknie. I teraz tak, już rozpracowałem, w jaki sposób można odpalać tą aktywną pauzę. Trzeba po prostu przytrzymać spację i wtedy się wszystko aktywuje. No dobra, nie chcę, żeby strzelby, również tego nie chcemy, tego również nie chcemy. O właśnie, karabin maszynowy, to jest nasze powołanie. W takim razie od razu będziemy się poruszać dalej. I tu... Co to takiego? Tutaj... Dobra, jeden zginął. Odpalił tarczę. Skuban jest jeden. No i nie zauważyłem oczywiście pewnego smaczku, który ucieka nam. Może tak troszeczkę sobie... bo nie! Nie mają zbyt dużo jeszcze siły ognia, żeby nam nas przytłoczyć, więc nie ma najmniejszego problemu. Z tamtym kolesiem natomiast się rozprawimy... w ten sposób po prostu... tego, że ostrzelamy go. Jest! Pięknie, padł. Dobra. Ktoś tu jeszcze chciałby się pobawić? Nie. To paradoksalnie to, że nie ma tutaj amunicji, tylko jest system przegrzewania się broni, dla mnie jest wielką zaletą. Ponieważ wielokrotnie w Mass Effect 2 miałem problemy z amunicją, bo czasem jest jej za mało. Okej, średni pancerz znaleźliśmy. I zwyczajnie miałem ochotę po prostu rzucać pewnymi inwektywami. Natomiast tutaj już tego nie uświadczam. I bardziej mi się podoba ten system, bo jednak wiecie, przyszłość i tak dalej, amunicja, czy lepiej raczej tworzyć broń energetyczną na jakąś baterię, która po prostu się doładowywuje. I to dla mnie fajnie pasowało. Okej, co mamy tutaj? Mamy średni pancerz, który ma większą tarczę, dużo większą tarczę i troszeczkę mniejszą ochronę, więc weźmiemy go sobie tak. I przy okazji przeniesiemy też nasze upgrade'y. Przy okazji mamy jakieś inne upgrade'y? Nie, nie mamy innych upgrade'ów, więc damy wstecz. Jeszcze przy okazji... karabiny snajperskie, kosiarz. Czy ja ci mogę dać, Ashley, czy ty umiesz się posługiwać karabinami snajperskimi? To jest pytanie za 10 punktów. Chyba prawdopodobnie się żaden z nich nie umie. Coś tam strzelacie. Zauważyli pewnie jakiegoś wroga, ale... odczep się proszę od tego. A, wiem co to jest za przeciwnik, ale... możemy nie mieć zbyt dużej szansy go zabić aktualnie. Choć możemy też spróbować go tak... ostrzelać, ale nie, potrwa wieki. Okej, panowie. Idziemy stąd, bo to nie ma sensu. I panie oczywiście. Dobra, tutaj wszystko. Zobaczmy sobie, co jest jeszcze dalej. Tutaj chyba było takie coś skitrane. Świetnie, otwórzmy to. Mamy Omnigel. I... Boże, łatwa też fracja. Chciałem powiedzieć, żeby się przesunęła. Tak, doskonale. Rozpocznij ręczne. Okej, musimy na proszę czas dostać się do środka. Spokoju. Jesteśmy nieuzbrojeni! Zabić ich! Są nieuzbrojeni! Już dobrze, poszli sobie? Zatrzymać się natychmiast. Niech nikt się nie rusza, zanim nie dowiemy się, kim jesteście. Zanim was nie zastrzelimy. Hej, Cole. Jesteśmy tylko garstką rolników. A ci goście to żołnierze. Może powinniśmy im oddać te rzeczy? W porządku. Stoimy po tej samej stronie. Jesteśmy rolnikami. Odkąd statek tu jest, ukrywamy się. Okej. Szczegóły ataku. Powiedz mi wszystko, co pamiętasz na temat ataku. Pracowaliśmy na polach, kiedy pojawił się statek. Gdy go zobaczyliśmy, zaczęliśmy uciekać. Nie wiem, co się stało zresztą. Byli niedaleko garażu, zaraz przy porcie, tam, gdzie wylądował ten statek. Nie mogli przeżyć.
Tego nie wiesz. Nam się udało. Jeśli dotarli do garażu, mogli walczyć. Albo już są martwi. Dobra, nadajnik? Wiesz coś może o tym proteańskim nadajniku, który odkopali? Jesteśmy tylko rolnikami. Słyszeliśmy, że coś tam znaleźli, ale nie interesowaliśmy się tą sprawą. Aż do teraz. I statek. Co jeszcze możesz powiedzieć o tym statku, który widziałeś? Nie wiem. Nie przyglądałem mu się zbytnio. Myślę, że wylądował w pobliżu portu kosmicznego. Powiedz im o tym strasznym dźwięku, Kol. Podczas lądowania nadawał jakiegoś rodzaju sygnał. Brzmiał jak jęki potępionych. Ten dźwięk wydobywał się z mojej głowy. Czy to był sygnał zagłuszający? Pewnie próbował zakłócić łączność. Czułem, jakby rozrywało mi czaszkę. Praktycznie nie mogłem myśleć. Okej, tutaj wszystko wypytaliśmy go. W takim razie do widzenia. Muszę już iść. Świetnie, Cole. Mówiłem, że powinniśmy pozostać w ukryciu. Ach, Blake. Naprawdę nie wiesz, kiedy się odezwać. Nie lubię, kiedy się mnie okłamuje. Coś w takim razie chcę jeszcze powiedzieć? Jeśli kłamiecie... Kilku gości w porcie zajmowało się przemytem. Nic wielkiego. W zamian za udział w zyskach ukrywaliśmy paczki w naszych składach. No to już wiem, czemu uciekliście. Ty pazerny draniu. Wcale nie uciekałeś, żeby ratować życie. Przybiegłeś tu, by sprawdzić ładunek. Nie, to nie tak. Ja tylko... Ja wiedziałem, że jest tu kilka paczek. Coś, co by się mogło przydać. Znalazłem pistolet. Pomyślałem, że może się przydać. Tobie pewnie bardziej się przyda. I teraz możemy wykorzystać właśnie to, co dawałem na początku gry do punkcików, czyli wykorzystanie zdolności renegata. Tutaj mamy neutralne, a tu mielibyśmy idealistę. W zasadzie prowadzi to do tego samego, tylko że różnica jest w sposobie przekazywania tych informacji. Zadam to pytanie tylko raz. Zastanów się poważnie, zanim mnie okłamiesz. Jesteś pewien, że wszystko, co masz, to ten nędzny pistolet? Zaczekaj. Właśnie sobie przypomniałem. Był w kieszeni. Weźcie go. To już wszystko. Naprawdę. Cole, kto jest twoim kontaktem w porcie kosmicznym? To dobry gość. Nie chcę, żeby wpadł w tarapaty. Poza tym nie jestem kapusiem. W takim razie, czy warto za niego umierać? Wolisz być kapusiem czy trupem? Powell! Nazywa się Powell! Złodzieje nie mają honoru. To wszystko, co wiem. Na pewno. Bez obrazy, oficerze. Podoba mi się droga renegata. Taki badass. Wolisz być kapusiem czy trupem? Nawet się więcej. Coś jeszcze? Nie. To w takim razie do widzenia. Muszę już iść. Dziękuję za kooperację. I dostaliśmy właśnie pistolet rządło 2 i ulepszenie broni, sensory bojowe. To jest chyba ulepszenie granatów. Weźmiemy oczywiście wszystko. Więc tak od razu... Pistolet. O, dużo lepszy jest. Weźmiemy go sobie od razu. I zobaczmy. Granat. Ulepszenie do granatów. Nie. W takim razie do czego to było ulepszenie? Pistolet wyekwipuj. Ulepszona amunicja. Sensor bojowy. Ulepszenie broni. Co mi to daje? Przeciwnicy mogą używać technologii zakłócania, by zablokować radar twojej broni. Ulepszanie skaner bojowy zwiększa poziom wykrywania, dzięki czemu ci wrogowie stają się widoczni. Pierwszego poziomu wykrywania. Wolałbym chyba jednak mieć tą stabilniejszą broń na razie. Nie jest mi to jakoś wybitnie potrzebne w danym akurat momencie. Okej. Panowie, znaczy pan i pani, wy tu w takim razie utrzymaj pozycję. Ja sobie wejdę tutaj, bo ja nie lubię tego pomieszczenia, zawsze mi się blokują w nim strasznie. I możemy zrobić prosta elektronika, cudownie. Dzięki umiejętności, w którą sobie zainwestowałem wcześniej u Kejdana, teraz mogę to sobie otworzyć. Doskonale. Strzelba, pistolet, karabin snajperski. Wartość. Tak, agresor, huragan, młot. Nic mi nie mówią te nazwy, za rzadko gram w to. Znaczy, dawno w to nie grałem, więc na razie sobie zrobimy tak. I przy okazji sprawdźmy, czy któraś z nich będzie lepsza od naszej. Tutaj nic. Karabin snajperski jest taki sam. Kosiarz jest lepszy. A w sumie my z karabinu snajperskiego to nie i tak nie korzystamy. Dla nas najlepsze by było zdecydowanie posiadanie najlepszego karabinu w grze. A inne rzeczy możemy spokojnie oddać. Dobra, panowie i panie, możecie zbiórka, ruch... Nie.
A tak, po prostu zbiórka. Pięknie, idziecie za mną. Znowu robimy save'a. I w takim razie sprawdźmy sobie jeszcze z tej strony, czy nie ma czego ciekawego. Tam coś jest. A, mogliśmy to zdetonować. Strzelić do tego po prostu i zniszczyć. Ja od razu uprzedzam, to raczej będzie dość leniwy let's play. Ja tu chcę wykonywać bardzo dużo questów, wliczając też questy poboczne. I sobie powoli po prostu rozkoszować tą grą, bardzo ją lubię. Dlatego nie nastawiajcie się na pewno na rush. Komandorze, to Nilus. Okej, tu mamy coś jeszcze, zanim do niego podejdziemy. Zestaw medyczny otwórz, Medigel. I tam jest jeszcze jedna rzecz, żeby do niej się dostać, trzeba się trochę narazić na te płomienie. Otwórz i mam ulepszenie amunicji chemiczne i ulepszenie półpłaszczowe. Weźmiemy wszystko. Świetnie, trochę mi zdrowia zabrało, niestety. I zobaczmy, do czego służą te półpłaszczowe. Kliknij zakładki filtrów, aby przełączyć pomiędzy typami. Dobrze, już. Amunicja półpłaszczowa. Plus 20% do mocy broni. To sobie zmienimy później. Zdecydowanie. Tylko na razie bardziej mi się opłaca korzystanie z tego, co mam teraz. Dobra, Nilus. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! O, Paweł. Jesteś tchórzem. Podziwiam kunszt, z jakim ukryłeś się podczas walki. Bez ciebie nie dalibyśmy rady. Dzięki. Ja? Ja jestem zwykłym pracownikiem portowym. Nawet nie mam broni. To cię nie usprawiedliwia, mógłbyś gryźć. Paweł. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Drugi? O czym ty do diabła mówisz? Tutaj byli dwaj Turianie. Twój przyjaciel i ten drugi, Saren. Chyba się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. A co z nadajnikiem? Podobno nadajnik Protean został przewieziony do portu kosmicznego. Co się z nim stało? Jest na drugiej platformie. Pewnie tam kierował się ten Saren. Wskoczył do kolejki zaraz po tym, jak zabił twojego kumpla. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Cole wspomniał o tobie. Jesteś kontaktem Cola tutaj, w dokach. Pracujesz dla szajki przemytników. Co? Nie, to znaczy, co cię to obchodzi? Robisz ze mnie przemytnika? A kogo to interesuje? Mój kierownik nie żyje. Wszyscy nie żyją. Teraz to już bez znaczenia, nie? No i to właśnie nam dała ta umiejętność perswazji, więc dlatego zawsze lubię zainwestować w tych grach od BioWare najpierw w perswazję, a później skille, bo skillami to się zawsze nadrobi, ale natomiast już na samym wstępie, zawsze nawet w Dragon Age'u czy w Mass Effect'cie, na samym początku można uzyskać ciekawe rzeczy, jeżeli umiem rozmawiać. Przemycasz może broń? Masz coś, czego moglibyśmy użyć przeciw getom? W zeszłym tygodniu przyszła dostawa granatów. Nikt nie zwraca uwagi, gdy parę sztuk zniknie z wojskowego transportu. Ty fagasie! My próbujemy tutaj chronić twoją dupę, a ty myślisz tylko o tym, jak nas oszukać! Nie miałem pojęcia, że będziecie potrzebować tych granatów! Kto chciałby atakować Eden Prime? Jesteśmy garstką rolników! Skąd miałem wiedzieć? Jesteś żałosny. Dawaj te granaty. Natychmiast! Są twoje. Weź je sobie. Koniec z przemytem, przysięgam. Kłamiesz! Zaczynają mnie już męczyć twoje wykręty. Gadaj! Dobra, w porządku. Jest jeszcze coś. Może być warte fortunę. Eksperymentalna technologia. Najwyższa półka. Nie chciałem, żeby ktokolwiek ucierpiał. Możesz to sobie wziąć. Okej, dowiedz się więcej. Atak? Powiedz mi o ataku getów. Wszystko stało się bardzo szybko. Najpierw statek schodził do lądowania, a chwilę później na platformie zaroiło się od getów. Musiały być na pokładzie tego statku. Strzelały do wszystkiego, co się ruszało. To była masakra. Gety cię nie znalazły? Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja... Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy.
Ashley go zaraz zastrzeli zamiast mnie. Zamiast mojego, mojej broni użyj, Ashley go zastrzeli. Jesteś obrzydliwy. Najpierw olewasz pracę, a potem chowasz się tutaj i nie robisz nic, kiedy gety wyrzynają resztę? Nawet nie mam broni. Co miałem niby zrobić? Wybiec i dać się zabić? Nie mogłem ich uratować. Nikt nie mógł. To było okropne. Ja wiem, że on oczywiście nic nie mógł. Ja używam tych opcji dialogowych, by nabić sobie jak najwięcej renegata. Dowiedz się więcej, nadajnik. Możesz powiedzieć coś jeszcze na temat nadajnika? Przywieźli to dziś rano. Załadowaliśmy na kolejkę i wysłaliśmy na drugą platformę. Aż trudno uwierzyć, że to było kilka godzin temu. Mam wrażenie, że minęły wieki. I statek. Opowiedz mi o tym statku bazie, który widziałeś. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Był ogromny. Kiedy obniżał pułap, wszędzie wokół zrobiło się ciemno. I wydawał taki charakterystyczny dźwięk. Dźwięk, który wwiercał się w mózg. To właśnie mnie obudziło. Atak nastąpił kilka minut później. Okej, jakieś nowe opcje dialogowe? Nie. To w takim razie ruszamy dalej. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Okej. I mamy ulepszenie granatów, jak widzicie, wzmacniający. I to jest dużo warte, więc było na pewno opłacalne użycie tych wszystkich... Czy ja mogę wyłączyć te cholerne podpowiedzi? Było na pewno opłacalne użycie tych wszystkich perków, znaczy punktów, by właśnie ulepszyć sobie zdolność perswazji. I mamy tak. Granaty z materiałem o dużej sile wybuchu są modyfikowane tak, by zmaksymalizować promień oraz siłę eksplozji. 10% do obrażeń, plus 50 do centymetrów do promienia, plus 50 do mocy broni. Oczywiście wsadzamy go sobie. Mamy teraz dużo, dużo fajniejsze granaty. I generalnie tak, mamy Medigel. A, Medigel już wiem. Medigel na przykład jest używany do różnego rodzaju ulepszeń czy naprawy sprzętu. Mamy też oprócz tego pieniądze oczywiście. Dobra, zobaczmy. Tak, mamy nowe postacie. Czy ja nie nabiłem przypadkiem jakiegoś poziomu? Nie. Ale ja bym chciał, żeby każdy z was przestawił się na karabin teraz. Doskonale. Bo będzie cięższa walka. Save all. Schowajmy się troszeczkę. Doskonale. Pięknie. Dobra, jakoś się to udało zrobić. No, idziecie za mną. Niech mi się tarcza zregeneruje tylko. Przy okazji jeszcze tutaj będziemy sobie... Zobaczyć, czy gety tam nie będą chciały przynajmniej podejść. Interesujące. Jeszcze raz. To jest niszczyciel getów. Aha, zablokowany, super. Dwa granaty zużyłem na niego. Dobra. I teraz przy okazji. Odpalić zdolności na ciebie. Zdaje obrażenia tarcz przeciwnika w określonym promieniu. Przegrzewa znajdując się broń wroga, rozpalając zadając niewielkie obrażenia. Na pewno na ciebie. No, zabijmy najpierw jego. Rozkaż rzutu na niszczycielu. Aha. No dobrze, musimy akurat wykonać to, co on nam mówi. Dobra. Myślałem, że mam pewną dowolność, ale niestety przeliczyłem się. Tam zastrzelę kolejnych w takim razie. Biegnie na nas. Dobra, w takim razie ty użyj fali ogniowej i ja też użyję.
to właśnie chodziło, jak widzicie, rozrzut broni. W takim razie, dobra, odklej się od tego i robimy szarże. Troszeczkę bliżej. Kaidan. Kaidan jeszcze żyjesz, nie ma z tym najmniejszego problemu. My sobie może troszeczkę wzmocnimy ta Ashni, niech sobie wzmocni tarczę. Ja też sobie wzmocnię tarczę. Halo. Czemu nie wzmacniam sobie tarczy? Wiem. Nie bardzo rozumiem. No, chciałbym wzmocnić tarczę. A Ashli? Przywraca część twoich tarcz, nawet wtedy, gdy jesteś pod ostrzałem. Aha, dobra. W takim razie... Aż dodaję nową tarczę, nie pamiętam dokładnie te skilli wszystkich. Dobra, kolejny poziom, świetnie. Jeszcze tam jeden jest. Zabiję go bez problemu. Doskonale. Było ciężko, ale sobie poradziliśmy. Spoko. Tak, schowajmy to. Myślę, że zrobimy też jedno leczenie. Tylko którym to było? V? Nie, V na pewno nie. Q. Stawek, w której postać nie ma treningu, co... Wrażenie i celność, ciśnij, przytrzymaj spację. Jak to? Stawy ekwipowana broń, w której nie ma treningu. Ty pieprzysz. Okej, tu nic nie ma. Którym się leczyło? Q? Nie. E, R, F. No cóż. Przepraszam, ale muszę znowu zajrzeć do ustawień, bo jak zwykle nie pamiętam już dokładnie, co się czym robiło. Strzał, granat, medigel F. Okej, okay, to rozwiąże nasz problem. Dobra, uleczymy Kaidana w takim razie. I rozdajmy punkty umiejętności. Ten samouczek zaczyna mnie wkurzać. Dobra, mamy nowy punkt do zastraszania, który możemy na pewno dać. Weźmiemy, damy punkt do przepływu adrenaliny. To się w sumie przyda. Dwa punkciki, będziemy mieć adrenalinę. I teraz tak, Ashli. Ashli. Ty dostaniesz karabiny szturmowe i powiedzmy pancerz bojowy. Czy będziesz się zredukować ci? Może być, będziesz takim trochę tankiem. Następnie Kaidenko. Tutaj oczywiście deszyfracja i elektronika. Pierwsza pomoc na razie nie będzie nam potrzebna. Świetnie. Wyjdźmy stąd, zróbmy save'a i zasuwamy dalej. Co? Ja jedną rzecz zmienię, bo mnie zaczyna to wkurzać już niesamowicie. Poziom trudności, automatyczny oddział, samouczki, wyłącz, bo już mnie irytują. Takie rzeczy jak ta klawiszologia na początku była przydatna, ale jak mi to 15 razy będzie się pojawiać, to dostanę mojego po prostu kurwicy małej dostanę. Okej, tutaj nic, jeszcze sprawdzam, czy tu nic nie ma poukrywane. Czasem tak jest, że niektóre z tych skrzyneczek są skitrane za przeszkodami. No i ciekawe, czy naprawili ten bug graficzny, który powoduje śmieszny wygląd postaci, gdy ta kolejka się porusza. No nie, nadal stoję jak kołki, niestety. Założyć ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonię, zrównać to miejsce z ziemią. To będzie się trzeba śpieszyć, ponieważ założyli już ładunki. Fajny jest design tych getów.
No i nie, nie naprawili tego. Dalej jeżdżą jak kołki. Pięknie. I oczywiście od razu się pierwszym zajmiemy. Uzbrajanie. Pewnie podłożyły je gety. Szybko! Oko, damy radę. Musimy je znaleźć i wyłączyć. Pięknie, dwóch zabitych. Tam jest jeszcze jeden ładunek. Od razu się nim zajmiemy. A nie Kaidan i Ashley strzelają do przeciwnika. Doskonale. Czekaj, save all. Tam zaraz będzie trochę trudniejszy get do rozwalenia. Damy radę tędy przejść? Damy! Pięknie. Zakłócenia. To są te rzeczy, o których była mowa przy ulepszaniu broni i radarów, że możemy sobie wyposażyć taki przeciwzakłócacz, który jak widzicie jest dość przydatny w pewnych momentach. Świetnie. Tu snajper. I musimy się dostać do jeszcze jednego nadajnika. Doskonale. No i Kaidan i tak włączył sobie to wzmocnienie tarczy chyba. A nie, to jest bariera, okej, okay, łapię. Świetnie. Dobra, to mi się pomyliło. W takim razie wzmocnienie tarczy pomyliło mi się z barierą. Tutaj się już rozłóżmy. To jest w zasadzie już sam koniec. Ostatnia bomba jest w tym miejscu. I kończymy rozbrajanie. Pięknie. Ale jeszcze zanim wyjdziemy stąd, ja będę chciał sobie tutaj wszystko sprawdzić. Czy może są jakieś fanty? Bo wiem, że można chyba dostać lepszy jeszcze karabin. Coś tu jeszcze na pewno będziemy mogli znaleźć. Sobie też pobadamy wszystko. Po drugiej stronie może coś jest schowane. Nic. Fabularnie Mass Effect rozwija się niesamowicie. To jest bardzo dobra gra. I tak naprawdę wiecie, jest kilka gier, przy których naprawdę miałem ochotę klaskać dla twórców za tak niesamowicie poprowadzoną narrację i kampanię. Pierwszą taką grą było pierwsze Halo, które zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, jeżeli idzie o całość, całokształt po prostu rozgrywki. I drugą właśnie w takich ramach science fiction był właśnie Mass Effect. Naprawdę po zakończeniu tej gry ja miałem ochotę klaskać. To było coś nieprawdopodobnego, co oni zrobili z tym. Czy na dole coś jest? Nie widzę, ale i tak sprawdzę. To szuka, znajduje. W skrócie. Dobra, nic tu nie ma jednak. Możemy pójść w takim razie dalej. Dziś oczywiście można powiedzieć, że Mass Effect już troszkę zestarzał, zwłaszcza graficznie. Mam skrzynkę, strzelba i lekki pancerz dla Turianina. Weźmiemy wszystko. Więc tam będzie jeszcze jedna walka, tutaj ja wiem. I zaatakują nas zombie, prawda? Pięknie. Ja sobie teraz odpalę tą umiejętność specjalną. Jeszcze rozwalek bez problemu. I jeszcze wykorzystamy, by przebić się przez jego tarczę. Świetnie. Ta umiejętność redukuje po prostu odrzut broni i nie przegrzewa się przez pewien czas. Bardzo fajna rzecz. Dobra, dostaliśmy lepszą strzelbę, ale zanim z niej skorzystamy, to myślę, że nie będziemy my z niej przede wszystkim korzystać, tylko rozdamy ją innej osobie, którą myślę, że poznamy już niedługo, bo ja sobie zbuduję ekipę. Na pewno to nie będzie ta ekipa, która jest teraz. Nie przepadam za Kaidanem i Ashley. Omni klucz, ulepszenie pancerza. Regenerator tarcz. Weźmiemy wszystko. I w takim razie zobaczmy, czy możemy coś tutaj zrobić ciekawego. No tak, tutaj ten reduktor odrzutu jest nawet ok. Dajmy wstecz, pancerz. Co możemy zrobić? Mamy bariera 40 do tarczy lub 18% do odzyskiwania tarczy. I teraz pytanie. Nie, będziemy raczej do ulepszenia
Bateria tarczy jest zdecydowanie lepsza, ponieważ mamy umiejętność do ulepszania. A strzelba, którą zdobyliśmy... jest huragan... karabin Sturmlancer, młot... Aha, czyli zdobyliśmy tak naprawdę taką samą strzelbę, jaką mamy. No dobrze. Później będziemy mogli... nieużywane rzeczy będziemy mogli sprzedać. Idziemy w takim razie w tą stronę. Tu już jest nadajnik i koniec poziomu. Więc nie wiem tylko, czy... opłaca się kończyć poziom teraz, czy może sobie... tutaj coś jest? Nie. Czy opłaca się kończyć poziom teraz i jeszcze zrobić dłuższy odcinek, czy skończyć teraz i w następnym odcinku dopiero wam to zrobić. Tutaj na razie anuluj, zróbmy save'a. Karabin szturmowy Mściciel, karabin szturmowy Groza 2 i karabin snajperski. Oczywiście weźmiemy wszystko. I o tym właśnie mówię. Mamy grozę. Ma strzały do przegrzania więcej. Mściciela. Ale my mamy lepsze bronie. Okej. Okay. Pistolety. Nie. Karabin snajperski. Młot 2. To nam się przyda na pewno. Ale nie teraz. Okej. Okay. Idziemy jeszcze na drugą stronę. Tu jest jeszcze jakaś szafeczka, którą można by chyba sprawdzić. Zawsze warto wszystko otworzyć, zanim wykonać to zadanko, bo jest tutaj naprawdę sporo fantów, sporo pieniędzy i żal to wszystko zostawić. Dobra, moi drodzy, łatwa deszyfracja, kolejna skrytka, super. To teraz rozpocznij ręczne przejęcie. Ulepszona amunicja, ulepszona amunicja, przeciwpiechotne i chemiczne. Weź wszystkie. W takim razie od razu ją sobie zmienię, ponieważ nie będziemy z getami walczyć przez dłuższy okres czasu. Przeciwpancerne, syntetyczne formy z życia, przeciwpiechotne, 20% do obrażeń przeciwko organicznym formom życia. Chemiczne, 35% do obrażeń toksyn, 6 obrażeń na sekundę przez 5 sekund, co sensowna rzecz, zwłaszcza na bossów i trudniejszych przeciwników. My sobie weźmiemy jednak przeciwpiechotne, teraz zamontujemy. I myślę, że tutaj podziękuję wam za uwagę, zwłaszcza, że odcinek jest już dość długi i w następnym podejdziemy do tego nadajnika Protean, zakończymy tą misję i będziemy dalej brnąć w fabułę Mass Effecta. Dzięki za uwagę, hej pa!